Schwesta Ewa, 33 l. Postanowiła wrócić do dawnej figury. Nie postawiła jednak na ćwiczenia. Całą relację z wizyty u chirurga zamieściła oczywiście w sieci. Pewnie w innych okolicznościach bylibyśmy dumni, że nasza rodaczka jest tak znana i popularna za granicą. Reklama niestety, w przypadku Ewy trudno mówić o poczuciu jakiejkolwiek dumy. Choć pochodząca z Koszalina Ewa Malanda. To jej prawdziwe nazwisko. Ma na koncie kilka przebojów i świetnie sprzedaną płytę. To jej życie prywatne pozostawia wiele do życzenia. Nie jest tajemnicą, że Polka swoją zagraniczną karierę zaczynała jako prostytutka. Potem sama miała zająć się sutenerstwem. W listopadzie 2016 roku niemiecka policja zatrzymała ją między innymi pod zarzutami nakłaniania do prostytucji, uszkodzeń ciała i przestępstw seksualnych z udziałem nieletnich. Ostatecznie została skazana na dwa i pół roku więzienia. Wtedy jednak okazało się, że Ewa jest w ciąży. Mówiło się, że urodzi już w więzieniu, ale kobieta wciąż jest na wolności. Kilka tygodni temu Ewa urodziła. Polska gwiazda dość szybko postanowiła odzyskać dawną figurę. Z pomocą przyszła chirurgia plastyczna. Schwesta zamieściła w sieci obszerną relację z odsysania, tłuszczu. Po co jej idealna sylwetka w więzieniu?